mam przyjemność przywitać naszych szanownych gości. Jeszcze raz witam pana posła Janusza Śniadka, szefa struktur Komunistycznego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią poseł Dorotę Acierzewską-Mielewczyk, szefową Komisji do Spraw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. I witam wśród nas posła pana Marcina Horałę, który jest szefem, można powiedzieć, kampanii samorządowej na terenie województwa pomorskiego. I zarządu powiatu Gdynia. I tak. Szefem zarządu powiatu Gdynia, słuszna uwaga. Ja myślałam, że kobiety są niezastąpione, proszę bardzo. Są wśród nas również, jak mówiłem, zarząd powiatu wejherowskiego Prawa i Sprawiedliwości, wybrany na ostatnich wyborach w listopadzie zeszłego roku. A dzisiaj dwa tematy, czyli wybory w strukturach terenowych Prawa i Sprawiedliwości w powiecie wejherowskim w samym okręgu pomorskim oraz sprawy związane z nowo uchwaloną ustawą Kodeks Wyborczy. I bardzo bym prosił pana prezesa Janusza Śniadka kilka słów na temat wyborów w strukturach terenowych Prawa i Sprawiedliwości, a następnie kwestia Kodeksu Wyborczego i zmian w ordynacji wyborczej. Takie lakoniczne podsumowanie, tylko z nowym rokiem. Najpierw szczęśliwego nowego roku wszystkim państwu, mieszkańcom Wejherowa i okolic. Z końcem ubiegłego roku w strukturach Prawa i Sprawiedliwości w całym kraju, w tym w Okręgu Pomorskim, odbyły się wybory w naszych strukturach terenowych. Jeśli chodzi o Okręg Pomorski, czyli nasze województwo, nie licząc Słupska i Chojnic, mamy 34 struktury, w których w związku z tym, że są liczniejsze niż 15 osób, musiały się odbyć wybory. Tutaj w powiecie wejherowskim mamy aż 5 komitetów, w tym w 4 odbyły się wybory. Jeden jest tak zwanym komitetem w organizacji, czyli jest tam na razie kilkunastu członków, ale poniżej 14, stąd jest tylko nominowany przewodniczący tej struktury. Natomiast w powiecie wejherowskim, w komitecie terenowym REDA przewodniczącą została pani Wioletta Mackiewicz-Sasia, którą przedstawiam. Witam serdecznie. W komitecie terenowym Rumia Witold Treslaw, tu obecny. I dalej w komitecie terenowym Szemut Janusz Jankowski. Jestem obecny. Jest tam wśród nas, widać z tyłu. Oraz w komitecie terenowym Wejherowo Wojciech Rybakowski, tu obecny. Dodam jeszcze, że w komitecie terenowym Linia, tym komitecie w organizacji, pełnomocnikiem jest Andrzej Kowalewski. Równocześnie informuję, że został powołany w związku z tą ilością komitetów zarząd powiatowy Wejherowa, którego przewodniczącym został tu obecny Witold Wesla. I tu z wielkim uznaniem dla rozwoju i prężności struktur Wejherowa składam gratulacje wszystkim nowo wybranym przewodniczącym, no i życzę, żeby powiem w taki sposób. Celem jest Polska i nasza tutaj mała ojczyzna Wejherowa, a Prawo i Sprawiedliwość to tylko środek do realizacji tego celu, więc życzę wam, żeby sukcesów w pracy partyjnej, politycznej dla dobra Polski, naszej małych ojczyzn, a więc i powiatu wejherowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz może przejdziemy do drugiej części, czyli zmiany w kodeksie wyborczym. Bardzo bym prosił pana posła Marcina. Dwa słowa, bo miałem też zaszczyt być jednym z posłów wnioskodawców prowadzącym ten projekt poselski przez parlament. To przede wszystkim zmiany nie tylko w kodeksie wyborczym, ale również w ustawach samorządowych, dające szereg uprawnień, czy gwarantujące pewne uprawnienia obywatelom, które do tej pory w niektórych samorządach występowały, w innym nie, w różnym kształcie, a my gwarantujemy, że pewien poziom uprawnień obywatelskich w każdym samorządzie będzie zachowany. To chociażby budżet obywatelski, który obowiązek wprowadzamy w miastach na prawach powiatu, ale możliwość ustawową wprowadzania na każdym szczeblu samorządu, to obywatelska inicjatywa uchwałodawcza z zabezpieczonym na przykład tym, żeby nie była ona utrudniona zbyt dużą liczbą wymaganych podpisów, to kwestia rejestracji, upubliczniania głosowań radnych, to kwestia rejestracji i udostępniania nagrań rad samorządów wszystkich szczebli, to mieszkańcom, obywatelom gwarantujemy taki pakiet proobywatelski w samorządach, ale również zmiany w samym kodeksie wyborczym,
Ja może ograniczę się do tego, bo w Wejherowie, akurat w takim mieście jak Wejherowo, będą one dosyć istotne, ponieważ w gminach powyżej 20 tysięcy, w tych tak zwanych miastach burmistrzowskich, przywracamy obowiązującą tu poprzednio ordynację proporcjonalną. Uważaliśmy zawsze, że szczególnie w takich miastach eksperyment z jednomandatowymi okręgami wyborczymi okazał się nieudany. Ta ordynacja skrajnie niereprezentatywna właśnie tutaj dawała najbardziej, no trudno powiedzieć nawet jak dziwne wyniki, znaczy oderwane od podziału sympatii społecznych, bo przecież w wyborach przede wszystkim chodzi o to, żeby wybierać program, pewną wizję miasta, pewną grupę ludzi, która ma wspólną wizję dla miasta. Nie musi to być partia, może być komitet lokalny. A nie, żeby akurat koniecznie to sympatyczny pan Kowalski, a nie niesympatyczny pan Wiśniewski personalnie zostawał radnym, bo to programy, to tego wizja tego, jak samorząd powinien się rozwijać, powinny być istotne. Druga sprawa to ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów. W wielu miastach, w wielu miejscach jest tak, że mamy do czynienia z absolutnie niezatapialnymi, takim wszechwładzą takiego lokalnego księcia, który wykorzystując możliwości pozademokratyczne leżące w technologii politycznej, buduje sobie poparcie, buduje sobie taki układ klientelistyczny i jest praktycznie w normalnej procedurze nie do pokonania, nie do odwołania. Chcemy to ograniczyć, stąd ograniczenie do dwóch kadencji, ale to ta najbliższa będzie liczona jako pierwsza z tych dwóch, ku mojemu osobistemu ubolewaniu, no ale to pewien kompromis z rzeczywistością i z innymi siłami na scenie politycznej, z tym, że mógłby to być problem chociażby konstytucyjny. I co wreszcie... w przypadku takich sytuacji, jak na przykład w ubiegłych wyborach samorządowych w gminie Wejherowo, gdzie nie było żadnego kandydata? Oprócz kandydata, który ubiegał się ponownie. No to oczywiście fatalna sytuacja pokazująca ten zanik, że tak powiem, demokracji lokalnej i tą wszechwładzę, wszechpotęgę jednego, przeciw któremu nawet boją się wystartować, a już nie mówiąc o niewierzeniu w możliwość sukcesu ewentualni konkurenci, bo to, że w tak dużej gminie się nie trafił nikt, komu przez głowę by nie przeszło, że może widziałby się w tej roli, to w to nie wierzę. No dobrze, a jakie rozwiązanie systemowe w związku z tym, jeżeli taka sytuacja ma miejsce? No jak mówię, systemowym rozwiązaniem jest ograniczanie tej wszechwładzy, jest zarówno w sensie przekazywania uprawnień kontrolnych i takich uprawnień partycypacyjnych obywatelom, jak i ograniczanie liczby kadencji, jak i zwiększenie, o tym też już nie mówiłem, żeby to nie przedłużać, ale też zwiększenie roli radnych i rad, zwiększenie uprawnień, zwłaszcza tych kontrolnych, chociażby indywidualne uprawnienia kontrolne radnych, których do tej pory nie było. Bardzo bym prosił panią poseł, może Dorotę Marcinkowską-Milewczyk, jeżeli... Ja dołączę się do ubolewania pana Chorały, bo ja w odróżnieniu też zlikwidowałabym jednomandatowo okręgi do 20 tysięcy, bo to tym bardziej przejrzystość by dało i może zachęciło do udziału w wyborach. Wiemy, im mniejsza miejscowość, tym trudniej, przepraszam za to słowo, ale postawić się obecnemu włodarzowi, bo można bardzo skutecznie zniechęcić nie tylko w dużym mieście, ale tym bardziej w małej miejscowości. My to znamy z doświadczenia i z wizyt w naszym biurze i zaangażowania w terenie, więc ja tu do tych ubolewań mogę się tylko dołączyć. No niemniej jednak potrafimy się cofnąć, słuchać głosy również naszych oponentów i tak, a nie inaczej ukształtować ustawę dotyczącą wyborów samorządowych. Wygraliśmy w Krokowej, ale to są, drodzy Państwo, wybory uzupełniające i nie zwalnia nas to z obowiązku do przekonywania jednak obywateli i naszych nie tylko wyborców, bo ich nie trzeba przekonywać, ale innych, żeby nie głosowali na Platformę Obywatelską, że warto jest głosować na Prawo i Sprawiedliwość, na osoby, które rzeczywiście tym zaangażowaniem udowodniły, że zasługują poprzez swoją również działalność bezinteresowną na poparcie, bo często takim osobom jest trudno się przebić. My będziemy współpracować z różnymi środowiskami, które właśnie taką bezinteresowność wykazują. Mam nadzieję, że zostaną one docenione. I jeszcze jeden ważny element. My w tej chwili będziemy wspierać wszystkich kandydatów, którzy będą kandydować w wyborach samorządowych, bo to jest również nasz wspólny cel, wygrać. Zresztą kampania jest od kampanii do kampanii i niezależnie co byśmy zrobili, to zawsze będzie wplecione w kampanię, bo jesteśmy politykami i wsparcie to jest naszym również obowiązkiem, bo jesteśmy drużyną nie tylko w parlamencie, ale również i w terenie. My udowodniliśmy, że potrafiliśmy przegrywać i przygotowywać się do wygranych, mieć program, więc w ten sposób chcemy również w wyborach samorządowych udowodnić, że mamy sensowny program i potrafimy go realizować, ale do tego jest potrzebne również poparcie, które będziemy zabiegać wśród nie tylko naszych wyborców, ale jak powiadam, przekonywać tych, którzy mam nadzieję zrozumieli, że popełnili błąd głosując na Platformę Obywatelską.
Bardzo bym proszę. Czy są jakieś pytania do posłów? Tak, ja mam pytanie, bo ostatnio dochodzą głosy, że z różnych części kraju, że obecne samorządy zadłużają się na potęgę ponad możliwości i to głównie tam, gdzie rządzi PO, tak żeby zostawić po sobie w razie przegranej spaloną ziemię. Czy znana jest skala w województwie pomorskim, jak samorządy się zadłużają? Są dwa wskaźniki, których samorządy nie mogą zasadniczo przekroczyć. Najważniejszy z nich to ten wskaźnik zadłużenia na poziomie 60% dochodów. Mówiąc tak oczywiście w uproszczeniu, ale nie... Tak, ale obligacje są różne takie... Oczywiście są metody ukrywania długu, chociażby w spółkach komunalnych, czy w celowo tworzonych do tego podmiotach, żeby ten dług zapakować. Taka inżynieria finansowa się odbywa, natomiast generalnie rzecz biorąc sytuacja nie jest jakaś szczególnie tragiczna. Kondycję samorządów finansową na przykład bardzo poprawiło 500+, to jest ogromne, bo to gminy jako operator, więc dostają, notują duży wpływ i duży wypływ nie swoimi pieniędzmi, pieniędzmi budżetu państwa, ale który polepsza im wskaźniki, polepsza ich kondycję finansową, zwiększa budżet, mówiąc najkrócej. My oczywiście oceniamy negatywnie tego rodzaju praktyki, kiedy to zadłużanie się nie ma na celu budowy czy inwestycji takich niezbędnych, potrzebnych mieszkańców, czy realizacji potrzeb społecznych. Niektóre władze samorządowe mają tendencję do stawiania takich pomników, prawda, swojego rozmachu, które mają wątpliwe zastosowanie i które no, są zazwyczaj drogie. Ładnie wyglądają, można zrobić na ich tle ładne zdjęcie, ale na pytanie, jaki konkretny problem mieszkańców danej gminy czy danego miasta został rozwiązany w ten sposób, no to nie sposób konkretnie odpowiedzieć, bo żaden nie został rozwiązany.